uruchamiamy tutaj taki cykl wartości rozwoju osobistego, który to cykl też potrwa około roku. Będę na nim robił, przynosi wam różnego rodzaju, nazwijmy to, informacje. Informacje, które pomogą wam w tym, aby móc swoje życie, szeroko pojęte życie, podnieść o stopień 2, 3, 4 do góry. Nie tylko sprawy związane z finansami będziemy poruszać, ale będziemy poruszać przede wszystkim rzeczy związane z tym, co leży u podstaw rozwoju finansowego. A u podstaw rozwoju finansowego leży przede wszystkim samoświadomość. Człowiek, który jest świadomy, to jest człowiek, który może na różne sposoby się bogacić. Człowiek świadomy. Człowiek nieświadomy zazwyczaj jest człowiekiem, który przyjmuje rzeczy z życia takimi, jakimi one są i się nimi zadawa. Co różni ludzi sukcesu od ludzi porażki? To, że właśnie ludzie sukcesu posiadają głęboką samoświadomość. Ludzie sukcesu nie są ludźmi przypadku. Nie są ludzie, którzy idą i przydarzyło im się szczęście. W ogóle bardzo fikcyjny obraz, że ktoś ma szczęście. Człowiek, który realnie chce osiągnąć sukces, jest w stanie to zrobić pod warunkiem, że najpierw zrozumie, kim on jest, skąd pochodzi, dokąd idzie. Jak on sobie to uświadomi, ten człowiek, to na tej bazie może zacząć realnie budować. W naszym kraju jest taka duża przepaść między ludźmi, którzy realnie coś osiągnęli, a ludźmi, którzy niczego nie osiągnęli w życiu, albo osiągnęli jakiś tylko poziom wegetacji. Jest ogromna przepaść. Ale w ogóle w Polsce złapanie takiej myśli, że mogę mieć sukces w życiu, to nawet zauważyłem, że w wielu kręgach się źle kojarzy. W którym sensie posiadanie sukcesu przez lata było jakby źle widziane. Posiadanie sukcesu mówiło o tym, że człowiek jest albo jakimś kolaborantem społecznym, politycznym, kimś, kto tak naprawdę nie jest człowiekiem dobrej pracy, kimś, kto jest jakąś tam formą hochsztaplera życiowego. Naprawdę jest to, że człowiekowi sukces jest przypisany. Człowiek ma wpisany sukces w swoje życie. Dlaczego ludzie nie osiągają sukcesu w ogromnej jakby ilości? No dlatego, że właśnie brak im samoświadomości. Wielu ludzi nie wie o tym, że może osiągnąć sukces. U innych jest to totalna pomyłka. Szukają czegoś, co tak naprawdę szczęścia im nie przynosi. Ja będę mówił tutaj na tych warsztatach o sukcesie w szerokim aspekcie. Będziemy też dotykać bardzo szczegółowych rzeczy, ale przede wszystkim chcę zbudować wśród tych z was, którzy sięgacie po sukces, chcecie sięgać po sukces, mocną podstawę do tego. Mocną podstawę. Ja dzisiaj jestem człowiekiem, który spotkał się z Bogiem i z tym z Bogiem żyję. Natomiast to, że ja spotkałem się z Bogiem, to jakby nie od tego momentu zaczął się w moim życiu sukces. Bo można tak byłoby powiedzieć, że wcześniej, jak nie spotkałem się z Bogiem, to sukcesu nie miałem. Natomiast tak nie było. Ja, jeżeli jakby to mierząc miarą ludzką, to ja miałem sukces, zanim się nawróciłem do Boga. Bo Bóg, On jakby nie jest fundamentem osiągnięcia
każdej przestrzeni sukcesu. Bóg pomógł mi osiągnąć najwyższe formy sukcesu w moim życiu. Powiem w ten sposób. Ale do pewnego momentu człowiek jest w stanie osiągnąć sukces tylko przez to, że skupi się na fundamentalnych prawidłach, które kierują całym tym światem. Ja osiągnąłem taki sukces. Ja nigdy nie pamiętam, żebym miał w swoim życiu problemy finansowe. Znaczy, ja miałem problemy finansowe na takim poziomie, jak byłem dzieckiem, bo w domu było źle. Bo w tym domu nie było dobrze. Ojciec był alkoholikiem, nie było w domu dobrze. Mama zasuwała na dwóch etatach i było trudno. I dla nas pieniądz, czy też jakakolwiek forma sukcesu, szczęścia, że taka ona była bardzo, bardzo mało osiągalna. To, jakby to się łapało jak jakieś, wiecie, szczątki z krainy czarów, że wow, coś super się dzieje, coś fajnego się dzieje, mamy coś, możemy jakoś przeżywać inaczej, lepiej. To było jak wielkie święto, jak niedziela. Rozumiecie? Ale kiedy ja zacząłem dorastać, to ja zrozumiałem, że jeżeli ja zacznę brać życie w swoje ręce, to ja mogę z tego wyjść, z tego miejsca marazmu życiowego. I bardzo szybko zacząłem wychodzić. Ja teraz w ogóle nie poruszam aspektów moralnych, żebyście mnie dobrze zrozumieli, bo ja w sposób niemoralny osiągnąłem sukces. Ale nie mówimy teraz o tym zjawisku. Ale było to jak najbardziej w zasięgu mojej ręki. Natomiast musiałem przebudować pewną mentalność, którą mi wprowadzono od dziecka. Ja dzisiaj od tego w ogóle chcę zacząć. Chcę, żebyśmy spróbowali dzisiaj przebudować. Ja nie mówię, że u każdego z was, bo wy podczas tego wykładu i potem na końcu będziecie wiedzieli, w jakim miejscu jesteście. Ale chcę przebudować to z was, co ja musiałem przebudować sam w sobie. Ja musiałem wyjść z mentalności niewolnika myślowego. Ja byłem niewolnikiem. I ta niewola, która była tutaj, ona wpływała na moje życie. Kiedy ja z tej niewoli wyszedłem, to ja zacząłem zaczęły się pojawiać we mnie dość automatycznie przestrzenie, na których ja jestem w stanie sukces osiągać, taki lub inny. I o tym właśnie takim podstawowym przeistoczeniu chcę dzisiaj mówić. Chcę mówić o mentalności króla i mentalności niewolnika. O takich rzeczach. O tym, że człowiek, który funkcjonuje w mentalności niewolnika, nie ma żadnych szans na sukces. Jemu się może coś dobrego czasem przydarzyć, bo się każdemu przydarzy. Rozumiecie? Ja mam w domu pieska takiego i temu pieskowi czasem się przydarzy, że dostanie kawałek jedzenia z mojego talerza. Ale normalnie to dostaje swoją suchą karmę, wsuwa ją i koniec, kropka. Ja mu się czasem to przydarza i przyglądam się na tego pieska, jak ja coś jem i on w ogóle przy mnie stoi i żebrze w ogóle o ten kawałek czegoś lepszego, to w ogóle przyglądam mu się i zawsze dziękuję Bogu, mówię, Boże, dziękuję, że nie jestem jak ten pies. Boże, uwielbiam Cię za to, że nie jestem jak ten pies. Że nie stoję jak żebrak przy jakimś stole i nie oczekuję, że coś mi się dobrego zdarzy. Bo to nie jest życie. To jest wegetacja. To jest wegetacja. A towarzyszy temu tak potworny stres, rozumiecie, że ludzie umierają na ten stres. Niewolnik, przyjaciele, to jest mały człowiek. Naprawdę mały. Każdy człowiek, który ma mentalność niewolnika, jest człowiekiem małym, choćby nie wiem, jak bardzo uważam siebie za wielkiego. Bo to jest mentalność małego człowieka. Człowiek dużo krzyczy, niewolnik dużo krzyczy. Domaga się praw. Krzyczy o swoje prawa. Ale w środku jest mały. Ciągle oczekuje. Bo w ogóle każdy mały człowiek ma wielkie potrzeby i wielkie wymagania. To jest w ogóle ciekawe.
że im mniejszy człowiek, tym większe potrzeby i większe wymagania. Ja sobie przejrzałem jakiś czas temu formuły kredytów w Polsce na przykład, nie? No niestety kredyty konsumpcyjne biją na głowę wszystkim. W tym kraju przede wszystkim zaciąga się kredyty konsumpcyjne. Po prostu tak jest Polak. Rozumiecie? Zupełnie dużo mniejsze są kredyty obrotowe, inwestycyjne i tak dalej, jeżeli chodzi o skalę w ogóle kredytobiorców w Polsce. Co to oznacza? To znaczy, że w tym kraju przede wszystkim ludzie myślą w kategoriach szybkiego zrealizowania swojej potrzeby. Jeżeli zatem tak jest, to oznacza, że to jest kraj małych ludzi. Mały człowiek, krzyczący, jak bardzo potrzebuje natychmiast czegoś. Bo gdy tego czegoś nie ma, tak, to jest nikim. Mały człowiek jest najczęściej niespełniony i niespokojny. Bez przerwy ma w sobie coś niezrealizowanego. To jest właśnie mentalność niewolnika. Bez przerwy jest w nim coś, jakaś forma niezadowolenia z czegoś. Czasami wystarczy, że ja porozmawiam sobie kilka minut z człowiekiem i naprawdę widać, czy to jest człowiek mały, czy człowiek duży. Czy to jest niewolnik, czy to jest król. Bez względu na to, co on przybiera. Przecież jeżeli on jest niespokojny ustawicznie i ustawicznie uwalniający informacje o tym, jakie ma potrzeby, no to mamy niewolnika. Chociaż czasami się przebiera, wiecie, włoży plastikową koronę i udaje, że w ogóle jest wow, kim jestem w ogóle. Niewolnik ma pretensje do otaczającej go rzeczywistości, ponieważ uważa, że jest przez nią źle traktowany. Każdy niewolnik ma pretensje do rzeczywistości. Żyję w tym kraju, żyję w takim środowisku, nie dostałem od rodziców, nie mam wykształcenia. Gdybym miał, gdybym dostał, gdybym żył inaczej, w innym kraju, w innym miejscu, na pewno osiągnąłbym sukces. Człowiek ten gdziekolwiek by żył, nigdzie by nic nie osiągnął. Bo w każdym kraju obwiniałby rzeczywistość, która jest wokół. Bo to jest mały człowiek, zniewolony człowiek. Każdy z tych ludzi, każdy z tych niewolników widzi, o czym ma problemy. Dlaczego widzi, o czym ma problemy? Dlatego, ponieważ on w swoim umyśle jest częścią tego problemu. To jest część tego problemu. Człowiek ten siedzi w swojej niezaradności życiowej i w ogóle w jego umyśle kreuje się myślenie, że wszystko wokół jest właśnie takie jak on. I następuje ból. Ból w takim człowieku. Ja widzę, im bardziej człowiek jest zniewolony, tym bardziej jest zbolały. On widzi problem i widzi siebie. On widzi problem i widzi siebie. Taki człowiek denerwuje się, kiedy spotyka się z ludźmi podobnymi do niego. A kiedy spotyka się z lepszymi od siebie, to im zazdrości. Szok. Jest nieszczęśliwy zawsze. Czasami zdarza się, że spotyka ludzi gorszych od siebie. Wtedy staje się jednookim królem wśród ślepców. Jest kimś, choćby przez chwilę. To jest iluzyjne. Dlaczego on tak ma? Dlaczego niewolnik jest takim, jakim jest? Bo nie ma poczucia bezpieczeństwa. Ja w ogóle nie miałem poczucia bezpieczeństwa. Ja nie wyniosłem poczucia bezpieczeństwa z domu. Z mojego domu nie wyniosłem poczucia bezpieczeństwa. Widziałem ojca, który pije, i którego nie ma miesiącami w domu. I widziałem matkę, która zasuwa na dwóch etatach, żebyśmy mieli co jeść. Wyrastałem w tym. Wyrastałem w walce o każdy dzień. Rozumiecie?
Szedłem do szkoły, miałem gorsze ubrania, czułem się gorzej od innych, nie wyjeżdżaliśmy na wakacje tak jak inni, czułem się gorzej, byłem gorszy. I mój umysł tak się kształtował. Byłem zniewolony tym, co się w ogóle działo w moim życiu. Nie czułem się bezpieczny. Niewolnik zawsze będzie żył w poniżeniu, nawet jeśli nauczy się grać odważnego i silnego. Na zewnątrz będzie próbował coś pokazać, zaimponować, szczególnie w naszym kraju to jest widoczne, kiedy ludzie tworzą jakiś taki blicht, coś takiego, co jakoś podnosi ich ponad innych ludzi. Natomiast realnie w środku drżą. Drżą. Bo nie można nie drżeć, jeśli się ma umysł niewolnika. Co robi dalej niewolnik? Próbuje zrobić coś, zanim stanie się kimś. I to jest wielki problem. Rzuca się wielokrotnie z motyką na słońce i dziwi się potem, że sukcesu nie osiąga. Mówi, wow, nie mam szczęścia, tamtemu to wyszło, a mi nie wyszło. Tamten się za coś wziął, ja też się za to wziąłem, ale ja tego nie zrobiłem, a do końca on to zrobił. Jak to się dzieje? Czemu tak jest? Ma pretensje znowu. Ale czemu tak się dzieje? Ponieważ on rzuca się na coś, jednocześnie nie będąc gotowym w środku na to. Nie wiem, czy wy pamiętacie, mieliśmy takiego przywódcę kraju, nazywał się Lech Wałęsa. Jemu kiedyś przyszło do głowy, żeby każdemu Polakowi dać 100 tysięcy na tamte pieniądze. To była taka filozofia. On powiedział, jak wszystkim damy po 100 tysięcy, to wszyscy odbiją się od dna. Zdarzyli się socjolodzy na ten temat, wypowiadać, że w ogóle to jest nierealne. W tym kraju, dając ludziom po te 100 tysięcy w tamtym czasie, prawda, byśmy nie zmienili nic. Krótko powiedziawszy, ci, którzy byliby niewolnikami w swoich głowach, zrobiliby z tymi pieniędzmi to samo, rozumiecie, co gdyby mieli dużo mniejsze pieniądze. Skonsumowaliby te pieniądze. Oni by ich nie przełożyli na sukces życiowy. Oni by je zjedli. Lepiej by pojedli. Wiecie, ja byłem przez wiele lat przestępcą zawodowym. Od momentu, od 17 roku życia przebywałem w więzieniu. Od 17 lat zabiłem człowieka. Byłem bandytą, dealerem narkotyków. Prowadziłem grupy przestępcze. Żyłem na bardzo wysokim poziomie przestępczym. I spotykałem też różnych przestępców na swojej drodze. Spotykałem takich, nazywaliśmy ich jednodniowi panowie. Ci jednodniowi panowie robili jakiś skok i oni żyli tak, jakby w ogóle byli królami wszechświata. Oczywiście w przeciągu tygodnia byli aresztowani. Rozumiecie? Najczęściej było tak, że palowali w jakimś dobrym hotelu warszawskim, dużo prostytutek, kokaina, rozumiecie? Przyjeżdżało CBA, skręcały ich, wiadomo było, kto to zrobił. To byli jednodniowi panowie. To byli niewolnicy. Niewolnicy. Rozumiecie? Ja nawet w tamtych czasach, kiedy kradłem, a kradłem, robiłem różnego rodzaju przestępstwa, to ja jakby uczyłem się tego, że ja muszę coś zmienić. Muszę zacząć coś zmieniać. Mnie już bolało to, że ja nie jestem człowiekiem, który jakoś wewnętrznie się rozwija. Dostrzegałem ten problem. Oczywiście dopiero po moim nawróceniu oświeciło mnie i faktycznie zobaczyłem, że najpierw muszę być kimś w środku, aby realnie mieć i utrzymać. Muszę być kimś. Czyli żebym sięgnął po skarby, to najpierw muszę być królem. Bo jako niewolnik nie będę w stanie tego spożytkować, powiem więcej, sięgnę po to, ale jednak wcześniej czy później to coś, tak, czkawką mi się odbije. Po prostu. Człowiek, aby mógł stać się królem, musi sięgnąć po mentalność króla. Kim jest król?
król wie, że ma bardzo dużą wartość. To go różni od niewolnika. Król wie, że ma wartość. Wiecie, kiedy czytam moją Biblię i przyglądam się Jezusowi, to widzę człowieka, który znał swoją wartość. Jest taki fragment, kiedy on myje nogi swoim uczniom. I tam jest napisane, że Jezus, wiedząc, kim jest, skąd pochodzi i dokąd idzie, przepasał się prześcieradłem i obmył nogi uczniom. W ogóle obmywanie nóg uczniom było pracą dla niewolników. To robili niewolnicy w tamtym czasie. To była bardzo brudna praca. W tamtym czasie chodziło się w sandałach, ścieki wylewało się na ulicę, ulice były brudne. Tak jak dzisiaj się myje ręce, kiedy siada się do stołu, tak w tamtych czasach myło się nogi, zanim się siadło do stołu. Dlatego się to robiło, bo nogi śmierdziały. To była brudna praca. Praca, którą wykonywali najniższej rangi służący, najczęściej niewolnicy. Jezus to robi, ale kiedy On to robi? Kiedy wie, kim jest, skąd pochodzi, dokąd idzie? Kiedy On jest głęboko świadomy tego, że jest Królem. W tym momencie jest absolutnie odporny na wszelką formę wpływu z zewnątrz. A więc, jeśli człowiek wie, kim jest, czyli ma wysokie poczucie własnej wartości, to jest w stanie sięgnąć wtedy po wszystko, bo nic go nie zniszczy. I jest w stanie też przejść każdą trudność w drodze do sukcesu, bo nic go nie zatrzyma. Nie ma dla niego żadnego problemu, bo wie, kim jest. Odkrycie kogoś, prawdziwego kogoś w sobie, uwalnia człowieka do bycia królem. Początek sukcesu jest taki, że człowiek musi siebie zobaczyć jako bardzo wysokowartościową postać. Człowiek musi nadać sobie zdrową rangę, aby móc sięgać po sukces. Bo sukces jest dla prawdziwych ludzi, nie dla zniewolonych niskim poczuciem własnej wartości niewolników. Kiedy odkryjesz, kim jesteś, kiedy odnajdziesz głębię swojej wartości, zaczynasz tworzyć podstawę sięgnięcia po sukces. Zawsze zaczyna się od siebie. Jest taki fragment w Piśmie Świętym, jest napisane: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Kiedyś zastanowiłem się nad tym, mówię, no tak, nie mogę być dla człowieka drugiego inny niż jestem dla siebie samego. Jeśli dla siebie samego jestem niesprawiedliwy, to będę dla innych niesprawiedliwy. Jeżeli dla siebie samego jestem, podchodzę lekko do wszelkiego rodzaju moich patologii, to będę u innych podchodził lekko do moich patologii. Jeżeli siebie potępiam, będę innych potępiał. I tak zawsze, zawsze i zawsze i zawsze. I będę w ogóle dla tego, dla całego środowiska, które mnie otacza, taki, jaki będę dla siebie. A dla siebie będę taki, za jakiego będę się uważał. Jest taki fragment w Piśmie Świętym, w Przypowieściach Salomona, i brzmi on mniej więcej tak. Jak człowiek myśli w sercu, taki jest. Tak, jak człowiek myśli w sercu, taki jest. Jak myśli o sobie w sercu swoim, taki jest. Jeżeli człowiek ma na swój temat złe zdanie, jeżeli człowiek ma na swój temat nieodpowiednią opinię, to taki się staje jego życie. Mi od dzieciństwa wmawiano różne rzeczy. Ja je słyszałem. Mówiono do mnie tak: nie ruszaj gówna po śmierci. To był jeden ze stałych takich rzeczy w moim domu. To było słowo,
które określało to, żebym się nie mieszał w trudne sprawy. Mówiono do mnie tak, kiedy idziesz ulicą i widzisz, że ktoś tam się bije, ktoś tam w ogóle jakaś jest awantura, przechodź na drugą stronę. Żeby absolutnie nie pomieszano cię z tym zjawiskiem. Wiecie, czego mnie uczono? Uczono mnie, jak się mam bać. Uczono mnie, jak się mam separować. Uczono mnie, jak mam wytrzymać w tym świecie. Rozumiecie, czego mnie uczono? Z takim potencjałem wchodziłem w świat. Najważniejsze to się utrzymać. Najważniejsze to przeżyć. Kurczę, tak jakby był zwierzęciem. Ja się pytam, jak człowiek może myśleć, kiedy takie coś ma wkładane od dziecka w głowę? No będzie tak myślał, jak mu się w głowę wkłada. Idzie w ten świat, ten człowiek, i ten świat realnie jest dla niego jakąś formą zagrożenia. No ten świat jest groźny. To nie jest świat, który można pozyskać, w którym można coś zdziałać. Rozumiecie? To jest świat, który jest, przed którym trzeba się ochronić. Jak człowiek myśli w sercu, tak jest. Tak jak myślisz o sobie, tak jesteś. To, co myślisz o sobie, tak jesteś. Posłuchaj, wyjdzie to wcześniej czy później. Może przez pewien okres czasu będziesz w stanie to kamuflować. Może będziesz w stanie jakoś stworzyć takie środowisko wokół siebie, że to środowisko się tak szybko na tobie nie pozna. Ale wcześniej czy później wyjdą na wierzch wszystkie sprawy związane z tobą. Ponieważ nie można ukryć tego, co jest w człowieku, co stanowi niepodważalną formułę jego życia. A człowiek jest taki, jak myśli, że jest. Rozumiecie? Opowiada mi ostatnio znajomy, który uczy jeździć na snowboardzie różnych ludzi, uczy też dzieci jeździć na snowboardzie. I uczy takich dwóch chłopców, pewnego człowieka. I on mówi, że z tymi chłopcami mu się świetnie pracuje. Ponieważ ten ojciec w tych dzieciach, w tych dwóch swoich synach nie zakrzewił ani grama lęku. Te dzieci się nie boją. Nie boją się, że im się noga złamie, nie boją się, że się przewrócą. Ja od dziecka byłem informowany, uważaj. Upierali mnie tak ciepło, słuchajcie, że mnie przegrzali. 2 lata zapalenie płuc w szpitalu. Następne lata życia, tak niska odporność organizmu, że się w głowie nie mieści. A w naszym mieście mieszkała taka patologiczna rodzina, ich było 11 dzieci. I one w zimę w takich rajstopach ślizgały się na ślizgawce przed kamienicą. Wszystkie zdrowe jak byki. Rozumiecie? A ja ledwo żyłem. Osłabione płuca, osłabione oskrzela, osłabiona krtań. Całe życie słyszałem tylko uważaj, dbaj o siebie. Uważaj, uważaj. I to brzmiało w uszach jak dzwon. Ja chodziłem i uważałem. Ja się paranoi nabawiłem. Paranoi. Rozumiecie? Myślałem w systemie obrony. Jaki ja sukces mogłem realnie budować? Jak to było możliwe? Jeśli myślisz o sobie jako królu, to zaczynasz królować. Zaczynasz podchodzić do dziedzin życia jak król. Jak król podchodzi? To jest moje. Idę po to, biorę to, wchodzę w to, uda mi się. Nie ma takiej możliwości, żebym w ogóle z tego nie wziął jakiegoś profitu. Ktoś mówi, czemu tak uważasz? A człowiek spojrzy na niego i mówi, a jak mam uważać? Przecież to jest normalne. Dla króla zwycięstwo jest normalne. To normalna rzecz. Tego nie trzeba uczyć. Jeśli się człowiek wychowuje jako król, nie trzeba tego uczyć. Natomiast jeśli się nie wychowa jako król, to trzeba tą wiedzę, którą teraz mówię, posiąść i zrobić zwrot.
uznać, że to, co do tej pory nam załadowano, ten program jest chory. Ten niewolniczy program jest chory. Te myśli, które nas w ogóle umniejszają lub też fałszywie wywyższają, trzeba zlikwidować. Król to jest człowiek, który jest samoświadomy. U nas w warszawskiej wspólnocie, ponieważ jestem pastorem we wspólnocie w Warszawie, w kościele, ja uczę ludzi tak, my tak jak cię uczyli tabliczki mnożenia i że w nocy cię obudzili, wiedziałeś, ile jest 5 razy 8, tak musisz mieć w głowę to, w głowie wbite to, że jesteś człowiekiem, który ma bardzo wysoką wartość. I w nocy cię mogą obudzić, jak cię zapytają, kto ty jesteś, to powiesz imię, nazwisko, a na końcu dasz król. Król. Ja to mówię bardzo obrazowo, żebyśmy zrozumieli w ogóle powagę tej całej sytuacji. Jeśli myślisz o sobie jako niewolniku, to zaczynasz wierzyć w swoją niewolę. I żyjesz jak niewolnik. Wiecie, prawo przyciągania niestety jest. Niestety ono działa. Choćby ludzie nie chcieli, żeby tak było, ale tak niestety jest. Co siejesz, to zbierzesz, mówi Biblia. To jest prawo przyciągania. Jeżeli człowiek chodzi po tej ziemi i myśli o sobie jako o niewolniku, myśli o sobie jako o człowieku, który niewiele osiągnie, niewiele może, niewiele potrafi i ma do tego wiele definicji, dlaczego tak jest, to człowiek ten przyciąga do siebie wprost proporcjonalną energię. No to jest normalne. Co siejesz, to zbierasz. Przyciągasz takich ludzi do siebie, a potem narzekasz, że tacy ludzie są wokół ciebie. O, znowu są ludzie, co mnie wykorzystali, znowu mnie oszukali, znowu mnie poniżyli. Kto jest temu winien? Ty jesteś temu winien. Bo głębina przyzywa głębinę, mówi stary psalm. Przyzwałeś to. Wezwałeś do swojego życia. Wezwałeś tych ludzi. Wezwałeś tę sytuację. Wezwałeś to. Rozumiecie? A gdy człowiek myśli o sobie jako królu, to wzywa zupełnie inne rzeczy z rzeczywistości, które nas otacza. Wszystko jest energią, przyjaciele. Wszystko jest energią. Każda rzecz w ogóle. To, co my myślimy o sobie, jest formułą energetyczną. Wielu ludzi tego nie chce przyjąć. Mówi, wiesz, po prostu on tamten ma szczęście. Ja mówię, nie ma szczęścia. Jakie on ma szczęście? Nie ma szczęścia. On to świadomie lub nieświadomie wygenerował. Człowiek pogodny będzie ściągał do siebie ludzi pogodnych. Rozumiecie? Człowiek złośliwy będzie ściągał ludzi złośliwych. To jest bardzo proste. I będzie się dziwił, kurczę, znowu trafiłem na tego urzędnika, znowu był dla mnie taki nieprzyjemny. Ja od kiedy się nawróciłem do Boga, ja mam w ogóle taką przychylność, że się w głowę nie mieści. Rozumiecie? Wchodzę do sklepu, ktoś do mnie coś, mówię, poproszę ten kawałek mięsa, kobieta się patrzy, a ktoś raz mnie widzi na oczy, nie? Pan tego nie bierze. Ja mówię, dlaczego? Nie. Dobrze, pani Daniela. I tak mówię wszędzie. W takich błahostkach, ja nie mówię o jakichś dużych sprawach, ale o błahostkach. Dlatego, że, ale ja mam o sobie bardzo wysokie mniemanie. Ja rozumiem, skąd ja jestem, z kim ja jestem, dokąd ja idę, co ja sobą prezentuję. Ja w ogóle to wiem. I to nie jest żadna megalomania, ani żaden narcyzm. Bo jestem terapeutą i ja wyprowadzam ludzi z narcyzmu. Rozumiecie? Po prostu to jest moje poczucie własnej wartości. Wiem, ile jestem wart. Po prostu. Umiem siebie ocenić, umiem siebie wycenić. Dlatego, kiedy po coś sięgam, to wiem, jaką cenę ja niosę. Ja wiem, ile jestem wart. U mojej mamy w pracy, jak jeszcze pracowała, jeszcze przed emeryturą,
Pracowała w takiej firmie handlującej oprogramowaniami antywirusowymi, była tam księgową. Właściciel tej pracy, tej firmy był bardzo dobrym płatnikiem, ale był bardzo niedobrym człowiekiem. Bardzo źle traktował tych ludzi, których tam zatrudniał u siebie. Ale ponieważ płacił im duże pieniądze, to uważam, że on posiada prawo do tego, aby tym życiem tych ludzi manipulować. No i wiecie, jak zwykły handlowiec gdzieś zarabiał 4-5 tysięcy, a u niego zarabiał 12-15, no to w ogóle ci handlowcy siedzieli cicho, prawda, i zasuwali. No ale kiedyś zatrudnił na swoje nieszczęście pewną młodą prawniczkę. Dał jej około tam 20 tysięcy miesięcznie. No jak już nią ustalił wszystko, pierwsze dni on zawsze ćwierćwil na początku sympatycznie, natomiast któregoś tam dnia, już w pierwszym tygodniu, już zwrócił się do niej w bardzo nieuprzejmy sposób. Opowiada mi to moja mama. Ona nie powiedziała nic. Ale kilka dni później zrobił to samo. Ona wstała, weszła do niego do gabinetu i mówi tak: słuchaj, jakim prawem tak się do mnie odnosisz? Kim ty jesteś? Uważasz, że płacisz mi 20 tysięcy i masz prawo mnie zeszmacać? Ja znam swoją wartość. Jestem bardzo dobrym prawnikiem. I jeszcze raz się tak odezwiesz, to się odwrócę na pięcie, wyjdę stąd i pójdę do konkurencji. Nigdy więcej do niej nie powiedział nic złego. I jej nie zwolnił. Dlaczego tak się stało? Czemu ta młoda dziewczyna tak zrobiła? Bo ona miała wysokie poczucie własnej wartości. Ona wiedziała, ile ona kosztuje. A rozumiecie? Ona znała swoją cenę. A jak się nie zna swojej ceny, albo ta cena jest nieadekwatna, to system niewolniczy w nas działa. I sukces niestety nas się nie będzie trzymał. On od nas będzie odpadał. I obojętnie, jakie będziemy robić szkolenia, jakie metody i inne rzeczy, rozumiecie? To się nie utrzyma. Bo jeśli w jednej dziedzinie uda ci się coś osiągnąć, to w drugiej nie. I możesz na przykład zarabiać dużo pieniędzy, ale mieć tak porżnięte życie w małżeństwie, że się w pale nie mieści. Ja się pytam, jak ty będziesz żył, czy żyła. Jak żyć? Możesz w jakiejś dziedzinie iść bardzo do przodu, a w drugiej możesz dalej być niewolnikiem. Ale tu nie o to chodzi. Sukces ma być w twoim życiu globalny. Rozumiem? Takie jest powołanie człowieka. Globalny sukces. Jest napisane w Piśmie Świętym, że nad którąkolwiek wodą będziesz siał, zbierzesz plon. Rozumiecie? To jest możliwe dla człowieka. To trzeba chcieć, po to sięgnąć. Twoje toki myślowe kreują to, w co wierzysz. Możesz wierzyć w takie rzeczy lub wierzyć w inne rzeczy, ale to twoje toki myślowe to. Jesteś pewny tego, co utrwaliłeś przez swoje myśli. To będzie w tobie pewnością. Wiara jest pewnością. Wiara to jest pewność tego, czego się spodziewamy. To jest wiara. Wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Nie widać jeszcze sukcesu, ale kiedy ja wielkim jestem, to ja wiem, co ja mogę osiągnąć. Wiecie, ja kiedy nawróciłem się do Boga, to uświadomiłem sobie, że nie ma mądrzejszej osoby niż On na świecie. Jak rozumiecie? Nie ma mądrzejszej osoby. Ja mówię: Boże, Ty jesteś najmądrzejszy. Jak ja się Tobie powierzyłem, to ja się powierzyłem w najlepsze ręce na świecie. Ja w tej chwili posiadam podstawę do tego,
aby zbudować swoją tożsamość w tak silny i potężny sposób, aby móc osiągnąć każdy sukces w moim życiu. Teraz to już mnie Boże nic nie wykolei, bo ja wiem, kim jestem. Wiem. Siła, która powstała w moim życiu, powodowała, że zrobiłem rzeczy, które wydawałyby się absolutnie niemożliwe. Dotarliśmy z moją żoną do wszystkich mediów w Polsce, jakkolwiek są, jakkolwiek istnieją. Daliśmy wywiady we wszystkich telewizjach, we wszystkich gazetach, wszędzie. Dotarliśmy z poselstwem Ewangelii do milionów ludzi. Ale na przykład ostatnie czasy, tylko czas tego dziwactwa, popularnie nazywanego COVID-em. Nie wycofaliśmy się nigdy z naszych działań, nigdy na 5 minut. Nigdy. Nigdy w naszych wspólnotach nikt nie nosił masek. Nigdy nie wycofaliśmy się z niczego. Kiedy mówili, że można się spotykać po 5 osób, u nas były setki. Nigdy nie zrobiliśmy żadnego ruchu. Kurczę, też się nikt nie rozchorował. Rozumiecie? Wbrew wszystkiemu. Dlaczego odpowiednie ukierunkowanie umysłu? Rozumiecie? Stanięcie na konkretnych prawdach i ukierunkowanie umysłu. W wyniku czego uwolniona konkretna wiara, czyli pewność w sukces. Powiem więcej. Ludzie w naszej warszawskiej wspólnocie jedynie przez całą filozofię COVID-u wzbogacili się. Nikt nic nie straci. Ludzie posiadający firmy tylko się wzbogacili i rozkręcili. Staliśmy i śmieliśmy się z tego, bo mówimy jeszcze więcej. Come on, więcej. Im większy nacisk, tym większa kasa będzie płynąć dla nas. Ale to wymagało absolutnej przeróbki w głowach. Ludzie musieli rozumieć, że są królami, czyli tymi, którzy wydają dyrektywy tej rzeczywistości, a nie niewolnikami, którzy o tej rzeczywistości przyjmują dyrektywy. Co nas rzeczywistość? Jak jesteśmy ludźmi, to my kreujemy rzeczywistość, a nie rzeczywistość wpływa na nas. Ale niewolnik mówi, nie, to rzeczywistość na mnie wpływa. To rzeczywistość, to wszystko to wokół. Wypowiadane słowa są skutkiem utrwaleń myślowych. Mówisz zatem to, co myślisz. A jeśli ty zaczynasz mówić to, co myślisz, to jedynie wzmacniasz formułę energetyczną, i ściągasz jeszcze silniej wprost proporcjonalne rzeczy. No więc niewolnik zaczyna mówić. Spotyka się dwóch niewolników i rozmawia ze sobą. Co u ciebie? Stara pita. A u ciebie? No też nie najlepiej. Jakoś tam ciągle, ale już ledwo. Co ci ludzie mogą osiągnąć w życiu? Przecież oni nie mają za co umrzeć. Rozumiecie? Oni się absolutnie z tym zgodzili. Oni o tym prowadzą rozmowy przy herbatce, kawce, winku czy czymkolwiek innym. Opowiadają sobie, jaka forma zniewolenia jest u nich. I prześcigają się w tym. Rozumiecie? Szok. Ale jak rozmawiasz z naszymi ludźmi i pytasz, co u ciebie? Dobrze, wszystko w porządku. Jak to dobrze? Nie, no jak jest? No dobrze jest u mnie. Ale w ogóle jak tam u ciebie? Co mam ci napisać tu dużymi literami na czole? Dobrze. Normalnie idę, rozwijam się. W ogóle jest fajnie. W domu dobrze, z żoną dobrze, z dziećmi dobrze. Jak to dobrze? To jest możliwe, że było dobrze? No jest możliwe. A dlaczego ty masz dobrze? Bo ja chcę mieć dobrze. Ja też chcę mieć dobrze. Nieprawda, że chcesz mieć dobrze, niewolniku. Ty nie chcesz mieć dobrze. Jest taki film Tarantino, Django czy Django, ja już nie pamiętam, jak on się nazywa.
Jest bardzo fajny film. Ja go zalecam ludziom obejrzeć taki film, bo to jest film, który pokazuje fajnie, że jakby niewolnik w ogóle staje się wolny. I on naprawdę staje się królem. On staje się królem. Ale jest taki motyw, że on innych niewolników próbuje uwolnić. I otwiera klatkę z niewolnikami. I mówi, idźcie, a oni siedzą dalej w klatce. On się na nich patrzy i mówi, no idźcie, no wyjdźcie z klatki. Nie, oni siedzą w klatce, on odjeżdża. Oni są tak przyzwyczajeni do swojej niewoli, że siedzą w klatce. To jest całe ich życie. Oni w tej klatce siedzą i może drzwi są otwarte i rozmawiają o swojej niewoli. I tak jest z masą ludzi. Z masą ludzi. Ale ja od kiedy poznałem Boga, to ja zacząłem rozumieć bardzo prostą rzecz, że Jego miłość do mnie jest związana z tym, że On chce, abym ja miał w życiu sukces. To nie są żadne gierki. To nie jest partia szachów, Boga z diabłem o moje życie. To bzdety, rozumiecie, o co chodzi? To głupstwo. Jesteśmy stworzeni na tej ziemi po to, aby żyć i obfitować. Oto powołanie człowieka. Aby żył i obfitował. I nieważne, w jakiej kulturze on się wywodzi. Wiecie, zaczęliśmy prowadzić działania misjonarskie w Kenii. Współpracujemy tam z kościołem, budujemy sierociniec. Tam jest straszna bieda. Moja żona, jak tam pojechała po raz pierwszy w te rejony Kenii, to przez pierwsze dni to po prostu płakała. Mamy kilkoro dzieci, którymi tam się opiekujemy, zbudujemy im sierociniec. Zrobimy tam robotę. Ale robimy inną robotę niż ludzie, którzy tam przyjeżdżali do tej pory. Wiecie, co my robimy? My tych ludzi uczymy, jak mają osiągnąć sukces. My nie przywozimy im tylko pieniędzy, które pozbieramy. A raczej nie zbieramy tak dla nich pieniędzy. Nie. Pomogliśmy im w sytuacjach kryzysowych, różnych takich bardzo już takich naprawdę, kiedy było trudno z jedzeniem w tym czasie covidowskim, bo mi też to się strasznie odbiło na gospodarce. Ale my przede wszystkim uczymy tych ludzi. Człowiek, który jest odpowiedzialny za to, on spotyka się systematycznie na live'ie z pastorem tego kościoła i z człowiekiem, on jest odpowiedzialny tym pastorem, że będą dziecka, które budujemy. I on go uczy, a tamten uczy swoich ludzi. I my chcemy, żeby ci ludzie osiągnęli sukces. My chcemy, żeby oni założyli farmy swoje. Rozumiecie? Chcemy, żeby byli samodzielni, a nie uwiązani do innych ludzi. Bo człowiek nie jest stworzony po to, żeby był uwiązany do drugiego człowieka. Człowiek jest stworzony do samodzielności, a z drugim człowiekiem ma się łączyć z miłości, a nie z potrzeby. Rozumiecie? Relacje nie powstają z potrzeb. Nie daj Boże się ożenić, czy być za mąż za osobę. Rozumiecie? Bo szam był gotowy na 100%. Chodzi o to, że uczymy tych ludzi tego, czego Bóg uczy nas. Rzeczywistość wokół Ciebie zbudowana jest ze słów, które wypowiadasz lub wypowiadałeś. A zatem, przyjaciele, mamy to, co myślimy. Masz dzisiaj to w swoim życiu, co wytworzyłeś w swoich myślach do tej pory i uwolniłeś słowami. To jest prawda, choć straszna. Ale rzeczywiście tak jest. Masz dziś w swoim życiu to, kim jesteś. Wczoraj na ulicy, kiedy głosiłem Ewangelię w Warszawie, podszedł do mnie człowiek, gdzieś bezdomny, i mówi do mnie, kłamiesz. Ja mówię, dlaczego uważasz, że kłamię? Kłamiesz, bo... Ja mówię, bo... Bo ty tak nie masz, jak mówię, tak? On mówi tak. Ja mówię... A dlaczego uważasz, że na podstawie twojego doświadczenia życiowego możesz postawić tezę, że ja kłamię? A może chodzi o to,
że ty nigdy nie zastosowałeś tych rzeczy, o których ja mówię. I masz tak, bo tak o sobie myślałeś, mówiłeś i takie decyzje podjąłeś. Mówię, może tak jest właśnie. A nie, że ja kłamię. Wielu niewolników mówi, ci potencjalni królowie, oni kłamią. Wcale nie jest tak dobrze u nich. A to jest nieprawda. Po prostu niewolnik nigdy nie zrozumie króla. Nigdy. On będzie się patrzył, będzie wyłupywał oczy jak żaba i będzie mówił, to jest nieprawda. Dlaczego? Bo on z perspektywy niewolnika nie dostrzeże mentalności króla. To jest za trudne. To za wielkie. To tak jak granice otworzyli. Niektórzy z was, jak pamiętacie, jak otworzyli granice na zachód, już Polacy mogli wyjeżdżać, zaczęła się ta ekspansja, ten wylew Polaków. I właśnie można było zobaczyć w różnych krajach, jak zachowywali się Polacy. W Szwecji, jak tylko Polaków wypuścili, tak? To nawet kiełbasy w sklepach zaczęły mieć alarmy. Rozumiecie? Normalnie sobie Szwedzi mieli takie piwnice, w których sobie futra trzymali i kożuchy na zimę w tych piwnicach. I to było normalne. I nawet tam nie było żadnych krat w oknach, bo tam żadnemu Szwedowi nie przyszło do głowy, żeby wejść sąsiadowi do piwnicy i mu futro ukraść. Rozumiecie? Póki Polacy nie przyjechali. Jechało się przez Norwegię, przez Szwecję, stały w ogóle takie straganiki, gdzie można było pomidory, leżały pomidory, ogórki, ziemniaki, stała waga i skrzyneczka z pieniędzmi. A gospodarz mieszkał 300 metrów dalej. Ludzie przyjeżdżali, ważyli sobie kilo pomidorków, kilo ogórków, kładli tyle, ile trzeba do skrzyneczki. Póki Polacy nie przyjechali. Zabrali pomidorki, ogórki, skrzyneczkę i stolik. Rozumiecie? Polacy. Niewolnicy wpadli do kraju królów. Oni mówili, jak to jest? Rozumiesz, dobra na sobie? Jak to jest możliwe? No to jest stoi, no tak stoi, tak samotne stoi, no zostaj wezmę. Nie, no nie wiesz, to nie jest twoje. Nie, tak było mówię. Niewolnik nigdy nie dostrzeże mentalności króla. Albo go będzie nienawidził, albo będzie chciał go wykorzystać, ale do głowy mu nie przyjdzie, że powinien się od niego co? Uczyć! Uczyć! Żeby być takim jak on. Jak on. Kiedyś czytałem Biblię i przeczytałem, że będziemy większe rzeczy czynić niż Jezus. Ja mówię, to o to ci chodzi. To chodzi ci, żeby być jak ty. I mieć taki sukces jak ty. O to ci chodzi w ogóle. To nie chodzi ci o to, żeby tam się bujać w ogóle i dziwne robić rzeczy jakieś. Religijne, liturgiczne, jakaś głupawka. To mi chodzi o to, żeby być jak ty. I żyć na twoim poziomie. To o to ci chodzi. To jest ta łaska. To jest to w ogóle miłosierdzie. To o to tu chodzi. Chcesz, żebyśmy byli królami. Bo ty jesteś królem. Załapałem to. Zaskoczyłem. Jeżeli zdecydujesz, żeby być królem, podejmiesz walkę o wyeliminowanie wszelkiej formy niewoli swojego umysłu, to zaczniesz zasiadać przy stole z możnymi. Zaczniesz znajdować się w środowisku, które będzie stymulowało twoje życie i otwierało ci nowe możliwości. Bo środowisko możnych ma miejsca przy stole tylko dla możnych. A rozumiecie? Środowisko możnych ma miejsce dla możnych. Jest na przykład w Warszawie takie zgrupowanie biznesmenów, które spotyka się raz w miesiącu na śniadaniach. Mają raz w miesiącu takie śniadania wspólne. Teraz, żeby tam sobie na te śniadania przychodzić, każdy tam może przychodzić na te śniadania. No tylko trzeba płacić 6 tysięcy, z tego co pamiętam.
6 tysięcy kosztuje, żeby sobie te 12 śniadań zjeść. Tak? Ktoś powie, to się nie opłaca. A widzisz, nieprawda. Bo tam na jednym miejscu znajduje się kilkunastu czołowych biznesmenów, gdzie podczas tego jednego śniadania dowiadujesz się, jakie są potrzeby, wymieniasz się informacjami, których nigdy nigdzie nie znajdziesz. Internet o tym nie mówi. I takie jedno śniadanie może postawić na nogi twoje życie finansowe na resztę lat. Jedno śniadanie. Ale trzeba zapłacić. Ktoś mówi to, a to nie można tam wszystkich wpuścić. Nie, bo przyjdą niewolnicy. Zeżrą, co jest na stołach. A rozumiecie? Narobią pod stół i ukradną kieszki. I to jest dramat. Rozumiecie? Bo te dwa środowiska się nie złapią. Bo to są dwa odrębne toki myślowe. Ale kiedy człowiek powie tak, okej, chcę się zmieniać, odłożę te 6 tysięcy, będę ciężko pracował nad sobą, a potem te 6 tysięcy zainwestuję i tam pójdę, to zacznę się uczyć od tych ludzi. Rozumiesz? Chcę być królem. Chcę zasiadać z możnymi. Chcę się rozwijać. Rozumiem, kim jestem. Rozumiem, dokąd idę. Rozumiem, jaki potencjał złożony jest we mnie. Rozwinę go. Zacznę to robić. Nie osiądę na laurach. Nie zgodzę się ze stanem niewolniczym mojego życia. Jesteś powołany na króla. Nikt z nas nie został, przyjaciele, stworzony na niewolnika. Wobec nikogo z nas nie było takich planów. Takie, a nie inne życie się nam przydarzyło. Jeżeli stałeś się niewolnikiem, nie martw się. Uznaj fakt, że tak się wydarzyło. Powiedz, Panie Boże, decyduję się na to, żeby absolutnie zmienić to w moim życiu. Wiem, że nie jestem powołany na niewolnika. Wiem, że nie jestem powołany na człowieka, który ma niskie poczucie własnej wartości i który w ogóle rzeczywistość, która mnie otacza, traktuje jako wroga, uzurpatora, jako ewentualnie przestrzeń, którą muszę przejść. Boże, dziękuję Ci, że jestem powołany na króla. Pomóż mi w tym, abym to zrozumiał. Podejmuję decyzję, że będę się uczył, że będę się zmieniał, że będę się kształtował, że nie osiądę na laurach. Pójdę wyżej, pójdę dalej. Zacznę myśleć o sobie tak, jak Ty o mnie myślisz. Ktoś mówi, a skąd ja wiem, co Bóg o mnie myśli? Ja mówię, to kup sobie Pismo Święte, 90 zł kosztuje. Bardzo proszę, kup sobie w ogóle Pismo Święte, dowiesz, co Bóg o Tobie myśli. Dowiesz się, co myśli o Tobie ten, który Cię stworzył. Dowiesz się. Zacznij się z tym zgadzać. Zacznij o tym mówić. Zacznij o tym myśleć. Zamiast myśleć o problemach, które przychodzą, to usiądź, zacznij myśleć o tym, kim jesteś. Jaki jesteś wartościowy. Ktoś Cię poniży? Środowisko Cię poniży? Olej środowisko. Ktoś powie, jesteś głupi. A Ty stajesz przed lustrem i mówisz, nie, ja wiem, że nie jestem głupi. Ja w ogóle jestem młody. Jestem młody człowiek. Ktoś powie, jesteś nic nie wart. Nie, to jest głupota. Ja w tym nie jestem wart. Znam swoją wartość. Wyrzucaj z siebie to, co włożono do tej pory do Twojego umysłu. O tym, że jesteś mało wartościowy, o tym, że nic nie możesz. Słuchajcie, ja pamiętam, jak mnie w rodzinie, ja chciałem być archeologiem. Jak mi starano się wybić z głowy tego, żebym ja nie był archeologiem. Po co archeolog?
Bo to jest archeolog. Ty znajdź sobie fach, którego będziesz mógł żyć. Rozumiesz? A co to archeolog? Będziesz w ziemi kopał? To była moja pasja. Moja pasja zgasła. Zniknęła. Zabito ją. Rozumiesz? Być może w tobie zabito wiele pasji. Być może nikt nie podtrzymywał twoich marzeń, pragnień. Może musisz wrócić do tych rzeczy. Może musisz sobie zrobić sesję ze swoimi pragnieniami. Może musisz założyć sobie zeszycik i napisać tak naprawdę, czego chciałeś w życiu najbardziej. Może musisz odnaleźć siebie. A może musisz odnaleźć Boga, nie wiem. Wiem jedno. Jeżeli będziesz w mentalności niewolnika funkcjonował, to twoje życie będzie słabe, mizerne. A wiem, że tak nie musisz. Odnalezienie siebie jako króla przyniesie ci największą chwałę w twoim życiu. Ubogacisz tym siebie, ubogacisz tym ludzi i rzeczywiście właśnie tym oddasz chwałę Bogu. Realnie. Królowanie to powód do przyjaźni z Bogiem. Ja kiedyś zrozumiałem, że On jest królem, a więc żeby się z Nim przyjaźnić, no to ja też muszę być królem. Określenie siebie jako króla powoduje, że przestajemy oskarżyć rzeczywistość, przestajemy stawać się ludźmi wymagającymi od tej rzeczywistości czegoś, zaczynamy zarządzać sobą, zaczynamy zarządzać rzeczywistością. Przestajesz zadawać sobie pytania, co mam robić, z kim mam co robić, za co się mam wziąć. Z której strony ruszyć, zaczynasz wiedzieć. Król wie. On wie. Wie, co należy, wie, gdzie trzeba, wie z kim. Dlaczego dzisiaj chciałem od tego zacząć? Bo kiedy będziemy szli dalej, jak chcecie być na tych warsztatach, to będziemy mogli właśnie na tym fundamencie zacząć budować. Moja prośba do tych z was, którzy chcecie dalej w tych warsztatach brać udział, rozważcie te rzeczy, zastanówcie się nad nimi. A gdy spotkamy się następnym razem, niech ktoś z was, może dwie osoby, może trzy, powiedzą krótko, co zmieniły w nich te słowa, co ja dzisiaj powiedziałem. Do jakich wniosków doszło? Jakie być może decyzje ktoś z was podjęło poprzez to, co dzisiaj usłyszeliście? Jakie zmiany zaszły w was na poziomie tożsamości, samoświadomości? Nie zostawiajcie tego. Kończy się teraz rok, kiedy w innym mieście w Polsce zrobiłem takie warsztaty. Wszyscy ludzie, którzy tam byli na tych warsztatach, zostali przeniesieni na zupełnie inny poziom, przede wszystkim mentalny, ale też finansowy. Wszyscy. Co do jednego, którzy po prostu brali udział w tej kursie. To robi robotę. Tylko trzeba tego poważnie powiedzieć. A to, co teraz powiedziałem, jest absolutną podstawą, absolutnym fundamentem.